Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Sekty i służby. Zapraszam na odcinek podcastu typu Standard, w którym czytam napisany i nigdy nie opublikowany artykuł, mój artykuł, pod tytułem Sekty destrukcyjne zagrażające bezpieczeństwu państwa. Mocny tytuł, mocny artykuł. W 2011 roku został on zamówiony przez redakcję Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dostarczyłem go i postanowiono go nie drukować. Dlaczego? Cóż, ja nigdy nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie. Mogłem się jedynie domyślać. Przeczytałem ten tekst kilka dni temu i nadal podtrzymuję moje domysły jako wysoce prawdopodobne. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie pozostawię jednak tobie. Wsłuchaj się w treść i myślę, że nie będziesz miał żadnych wątpliwości co do powodów odrzucenia publikacji artykułu. W końcu służby mają co robić. Moim zdaniem zbyt wiele w stosunku do sił i środków. Więc jeszcze jedno, tak poważne zagadnienie, to jednak zbyt wiele. Tekst jest z 2011 roku, ale nie wydaje mi się, by stan prawny i stan faktyczny uległy zmianie. A to już przecież 10 lat. I cały czas ten sam galimatias. Zaczynamy! Pytania bez odpowiedzi. Na ile i czy w ogóle aktywność sekt destrukcyjnych wpływa na stan bezpieczeństwa państwa? Czy służby specjalne powinny prowadzić swoje działania wobec tego typu ruchów religijnych? Czy służby polskie mają ustawowy obowiązek zajmowania się aktywnością sekt? Niniejszy artykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Tematyka sekt w odniesieniu do religii islamskiej została celowo pominięta. Wolność wyznania. Konstytucja PRL z 1952 roku oraz dekret z dnia 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania teoretycznie gwarantowały wolność sumienia i religii. W praktyce jednak wolność religijna w okresie PRL nie istniała, a osoby wierzące były stałym obiektem działań dyskryminujących ze strony aparatu władzy. Przede wszystkim zaś aparatu represji. Wydarzenia roku 1989 doprowadziły do wprowadzenia zasad demokratycznego państwa prawnego, czego wyrazem stało się m.in. uchwalenie 17 maja 1989 roku ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przyjęła ona liberalną interpretację zasad konstytucji. Gwarancje wolności sumienia i wyznania zostały wzmocnione przez ratyfikowanie przez Polskę w dniu 2 października 1992 roku Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał prawo do wolności religijnej zapisane w artykule 9 konwencji do wiodących zasad prawnych, zaś wykładnia Trybunału zobowiązała państwa do pozytywnej ochrony wolności religijnej, to znaczy tworzenia przez instytucje publiczne odpowiednich warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb religijnych. O wolności myśli, sumienia i religii mówi również wprost artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku. Uzupełnieniem Paktu Praw Człowieka jest deklaracja o eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniu, uchwalona 25 listopada 1981 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Stanowi ona obowiązującą wytyczną dla organów ONZ i innych organizacji międzynarodowych należących do systemu ONZ. Uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku, czyli obecna, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdza w preambule równość w prawach i powinnościach wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, w tym także zakresie wolności, sumienia i religii. Artykuł 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wolności sumienia i wyznania stwierdza wprost, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Obejmuje ona wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii poprzez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. W demokratycznym państwie prawa wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. Podkreślenia wymaga fakt, że nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, jak również nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. W demokratycznym państwie prawa wolność sumienia i wyznania uznawana jest za prawo podmiotowe o charakterze fundamentalnym, gwarantowane przez konstytucję. Jako prawo osobiste jest prawem podmiotowym bezwzględnym, to znaczy takim, które jest skuteczne wobec wszystkich, w związku z czym na wszystkich ciąży obowiązek nieingerowania w sferę objętą takim prawem podmiotowym. Jej przedmiotem jest sfera wolności wyboru światopoglądu, przysługująca każdemu obywatelowi, w zasadzie każdemu człowiekowi w danym państwie, który tę zasadę przyjmuje. Jej istota polega przede wszystkim na swobodnej aktywności wynikającej z dokonanego wyboru. Jest to więc z jednej strony wolność wierzenia i niewierzenia, wolność wyznawania idei i doktryn religijnych, jak również wolność przyjęcia przekonań ateistycznych, ich zmiany i tworzenia nowych, a z drugiej strony wolność kultu i praktyk religijnych, krytyki religii, propagowania światopoglądu religijnego, jak i areligijnego, wolność wyrażania swych postaw światopoglądowych, swojego stosunku do religii. To akurat był cytat z książki Godlewskiego i Jabłońskiego Prawo a religia, Warszawa 1988. Jeśli chodzi o przypisy, ja dzisiaj nie będę cytował poszczególnych, natomiast serdecznie zapraszam Cię na stronę bloga, gdzie będzie umieszczony skrót do tego podcastu i na YouTubie i na Twojej ulubionej platformie podcastowej. I tam znajdziesz również odnośnik do pobrania w PDF-ie tego artykułu. Tam będą wszystkie przepisy, jak należy, wyszczególnione. Wracam teraz do artykułu. Termin sekta destrukcyjna jest niejako zarezerwowany tylko dla tych grup religijnych lub też quasi-religijnych, w których dochodzi do łamania praw człowieka. Pomimo iż grupy te znacznie się od siebie różnią pod względem formalnym i treściowym, to znaczy teologicznym, socjologicznym, psychologicznym, geograficznym, historycznym, etnicznym i w końcu rasowym, to można odnaleźć przynależne tylko im specyficzne cechy. Cechy sekty destrukcyjnej, które w grupach tych występują. Dzięki temu można dokonać analizy i opisu danego ruchu religijnego lub też quasi-religijnego bez wnikania w jakiekolwiek zawiłości teologiczne, kosmologiczne itd. i stwierdzić, czy nie jest to przypadkiem sekta destrukcyjna, w której przywódca lub guru sprawuje władzę totalitarną, grupa wymaga od poszczególnych członków całkowitego posłuszeństwa, w tym na przykład darmowej pracy, zaś ich zależność wynika z zastosowania rozbudowanego systemu kontroli i technik psychologicznych, doprowadzając tym samym do zniszczenia związków społecznych, w tym rodzinnych. W ostatnim dwudziestoleciu, czyli dziś powiedzielibyśmy trzydziestoleciu, w poszczególnych krajach europejskich pojawiło się wiele nowych kultów. Który z nich jest wyznaniem, czyli religią, a który sektą, a w dodatku destrukcyjną? No odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wszystko zależy od tego, jaki system klasyfikowania przyjmie osoba próbująca uzyskać odpowiedź na postawione powyżej pytanie. Z tego też powodu trudno jest powiedzieć, ile w Polsce działa nowych sekt i ruchów religijnych.
wiceminister Rapacki. W dniu 19 listopada 2009 roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił informację, że w Polsce działa 157 sekt i związków wyznaniowych. Przedstawiciele pozarządowych ośrodków zajmujących się problematyką sekt twierdzą, że na terenie RP funkcjonuje ponad 300 nowych sekt i ruchów religijnych. Brak jest jednak danych mających walor obiektywnie wiarygodny. Poglądy na ten temat są subiektywne właśnie ze względu na brak obiektywnych kryteriów. Trzy polskie, prawdopodobnie najważniejsze w kwestii sekt, oficjalne dokumenty urzędowe już od 1995 roku nieprzerwanie podkreślają, że niektóre z sekt przyczyniają się do powstania zagrożenia ładu i porządku publicznego. Owe dokumenty to z 1995 roku raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego o stanie bezpieczeństwa państwa w rozdziale 7 sekty i niektóre związki wyznaniowe w Polsce jako najgroźniejsze wskazano Kościół Zjednoczenia Muna, Kościół Scjentologiczny i Wspólnotę Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych Rodzina. Z 2000 roku raport Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych działającego pod patronatem MSWiA w latach 1997-2001 o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce. Przypomina on po części to, o czym mówił raport z 1995 roku. I z 2010 roku raport MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2009 roku, rozdział 17, zagrożenie ze strony destrukcyjnej działalności sekt. Ostatni ze wskazanych powyżej raportów zawiera interesującą i trafną charakterystykę sekty dla potrzeb organów ścigania, wskazując, że jest to grupa posiadająca silnie rozwiniętą strukturę władzy, charakteryzująca się rozbieżnością celów deklarowanych i realizowanych, ukrywająca normy w sposób istotny regulujące życie swoich członków, która narusza podstawowe prawa człowieka i zasady współżycia społecznego i której wpływ na członków i sympatyków oraz rodziny i społeczeństwo ma charakter destrukcyjny. Jak wobec tego państwo powinno regulować problem sekt i nowych ruchów religijnych? Regulacje prawne funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej opierają się na trzech modelach podejścia do problemu związków wyznaniowych. Modelu zaufania, polegającym na tym, że państwo, ustawodawca, nie zauważają zjawiska nowych religijnych. Zaufanie w tym modelu jest ważniejsze niż ochrona społeczeństwa. Modelu czujności, w którym musi istnieć równowaga pomiędzy wolnością wyznania a ochroną społeczeństwa, oraz modelu sceptycyzmu strukturalnego, zakładającego, że w przypadku nadużycia wolności wyznania i spowodowania tym zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, wolność tę należy ograniczyć. Państwo przyznaje związkom wyznaniowym określony status prawny. Mogą one być zarejestrowane jako osoby prawne prawa publicznego, np. Dania, Niemcy, Belgia, osoby prawne prawa prywatnego, Niemcy, Austria, Belgia, Portugalia, oraz osoby prawne prawa prywatnego sui generis. Polski ustawodawca posługuje się pojęciem kościoły i inne związki wyznaniowe, które można podzielić na dwie grupy, stosownie do sposobu rejestracji i uznania. To jest działające na podstawie specjalnej ustawy regulującej stosunki pomiędzy państwem a danym kościołem, związkiem wyznaniowym, oraz działające na podstawie ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania z 1989 roku. Jednakże większość sekt destrukcyjnych działających na terytorium Polski przyjmuje formę stowarzyszeń lub działa nielegalnie w zakamuflowanej formie stowarzyszeń, salonów odnowy zdrowia fizycznego i psychicznego, kursów poszerzania świadomości, fundacji, spółek cywilnych, etc. Religia, terapia, handel, polityka. Podejmowane są różne sposoby klasyfikowania wszelkich form nowych ruchów religijnych i quasi-religijnych. O ile religijny, teologiczny, kosmologiczny, filozoficzny i tym podobne, charakter sekt nie ma żadnego znaczenia dla naszych rozważań, o tyle istotne wydają się dwa czynniki ściśle powiązane z poruszaną tematyką. Cele grupowe oraz podejmowane, planowane, głoszone działania.
Ponieważ istnieje wiele sposobów klasyfikacji nowych ruchów religijnych, o czym już wspomniałem, specjaliści zajmujący się tą tematyką posiadają rozbieżne dane o ilości aktywnych sekt. Dla niniejszych rozważań przydatny jest podział dokonany przez autorów American Psychology Association, którzy wskazali, że istnieją kulty religijne i terapeutyczne. Klasyfikację tę uzupełnił Stephen Hassan, wyodrębniając dwa dalsze rodzaje współczesnych kultów – handlowe i polityczne. Kulty religijne budzą szereg kontrowersji z uwagi na rozbieżność celów deklarowanych stricte religijnych i realizowanych, co wyraża się dużą aktywnością swoich przywódców w dziedzinie biznesu i polityki. Zaś konflikty z prawem kontrastują z wolontarystyczną pracą swoich członków. Kulty terapeutyczne zazwyczaj wywodzą się z grup o charakterze psychoterapeutycznym, gdzie uczestnicy terapii uzależnili się od swoich terapeutów wykorzystujących swoje umiejętności bądź też zwykłych hochsztaplerów. Kulty handlowe z kolei wyróżniają się piramidalną strukturą funkcjonowania zgodnie z zasadami wielopoziomowego marketingu sieciowego oraz realizowaniem celów gospodarczych kosztem swoich członków. Zaś do kultów politycznych zalicza się ugrupowania ekstremistyczne i terrorystyczne, dla których charakterystyczne są obozy szkoleniowo-indoktrynacyjne, stosowanie środków militarnych, akty przemocy wobec ludzi przypadkowych, samobójstwa, zamachy bombowe, a przede wszystkim istotna rola skrajnej doktryny politycznej. Dzięki powyższej klasyfikacji zrozumieć można czyste typy sekt. W przypadku niektórych sekt, zarówno ich cele, jak i prowadzone działania, nie pozwalają na przyporządkowanie ich do jednego tylko typu kultu. Scjentologia. Władza, kult, pseudoterapia i biznes. Istnieje co najmniej kilka międzynarodowych sekt destrukcyjnych, które można przypisać jednocześnie do każdego z czterech rodzajów nowoczesnych kultów, m.in. Kościół Zjednoczenia Muna, Kościół Scjentologiczny. Oznacza to, iż są one wyjątkowo aktywne, dochodowe i wpływowe. Postaram się to wykazać na przykładzie scjentologów. Międzynarodowy Kościół Scjentologiczny, Scientology Church International, to ogólnoświatowa sekta działająca głównie w kręgu kultury zachodniej, którą można określić mianem destrukcyjnej, posiadająca cechy swoiste dla każdego z czterech typów opisanych kultów, to jest religijnego, określa sama siebie jako religię, której celem jest stworzenie nowego człowieka i zhierarchizowanego społeczeństwa podporządkowanego regułom scjentologii, poszerza swoje wpływy w świecie polityki i biznesu. Zarówno poszczególni członkowie, jak i sama organizacja wpada w konflikty z prawem poszczególnych krajów. Podejmuje szereg inicjatyw o charakterze wolontarystycznym. Terapeutycznego. Wywodzi się bowiem z ruchu o charakterze, jak sama twierdzi, terapeutycznym, ale nie naukowym. Podstawowe działania członków opierają się na dianetyce. To jest quasi-nauka o zdrowiu psychicznym, wymyślona przez twórcę scjentologii Lafayette'a Rona Hubbarda. I scjentologii, którą Hubbard określił jako nauka o wiedzy oraz metodach ich realizacji przez, choć w tym wypadku raczej należy użyć słowa wobec, poszczególnych członków, to jest auditing, połączenie psychoterapii i spowiedzi przy użyciu prymitywnego wykrywacza kłamstw zwanego imiterem. Po zakończeniu sekta wie wszystko o swoim nowym członku. Trening komunikacji i objaśnianie słów, nauczanie hermetycznego języka scjentologii, przez który przekazuje się nowy system wartości, swoista nowomowa. I w końcu odtrucie, to jest zestaw ćwiczeń, witamin, diety i sauny dla odtrucia organizmu z toksyn. Handlowego. Rynkowa orientacja często występuje w różnych krajach pod przykryciem organizacji gospodarczych i zarabianie na różnego rodzaju drogich kursach mających prowadzić do osiągnięcia szczęścia. Posiada rozbudowaną, zhierarchizowaną, wieloszczeblową strukturę organizacyjną. Skupia wokół siebie szereg organizacji, stowarzyszeń i firm kierowanych przez SCI, czyli Scientology Church International, jako organizację nadrzędną. Działa na zasadzie oddziałów, czyli franczyzy. Nowo powstające oddziały płacą centrali SCI za know-how. I w końcu politycznego. Struktury kościoła scjentologicznego i przybudówek tej sekty
przypominają struktury zmilitaryzowane ze względu na nazwy poszczególnych szczebli oraz uniformy organizacyjne członków. Szczególną rolę odgrywają służby bezpieczeństwa Sea Organization, znana jako Sea Org, oraz wywiadu, tak zwany Departament 20 i kontrwywiadu sekty, OSA, OSA, czyli Office for Special Affairs. Rozbudowany system kontroli etycznej. Członkowie są bowiem zobowiązani donosić na siebie nawzajem, będący realizacją zasady totalnej wolności przez totalną dyscyplinę. Obozy reedukacyjne dla nieposłusznych członków, którymi zarządza RPF, Rehabilitation Project Force, jedna z organizacji przybudówek ISC. Dążenie do przejęcia kontroli nad mediami i sprzymierzenie się z szefami środków przekazu, kluczowymi postaciami politycznymi i osobami zaangażowanymi w kontrolę międzynarodowych finansów. Jednym z celów organizacji scjentologicznej ABLE, Association for Better Living and Education, ma być kwestionowanie autorytetu państwa i zorganizowanego społeczeństwa, związków zawodowych, systemu oświaty, policji i tym podobne. Celem innej organizacji scjentologicznej, WISE, czyli World Institute for Scientology Enterprises, jest propagowanie nauk scjentologicznych w przemyśle, gospodarce i polityce. Do WISE należy ponad 100 tysięcy organizacji, w samej Europie Środkowej 380 członków. Przypominam, to są dane z roku 2011. Cechą charakterystyczną dla ruchu scjentologicznego jest to, iż w USA funkcjonuje jako kościół. W Europie zaś uchodzi za sektę działającą poprzez zależne od SCI fundacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy i organizacje non-profit. W Polsce nieśmiało. Doświadczenia krajów, w których działa Kościół Scjentologiczny lub jego organizacje przybudówki, pozwalają na stwierdzenie, iż główne zagrożenia związane z aktywnością tej akurat sekty mogą dotyczyć, nie muszą. Dokonywania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, wyłudzania środków materialnych i oszustw, przestępstw giełdowych, chodzi o spekulacje, stosowania terroru psychicznego i łamania praw człowieka, ataków na byłych członków i krytyków, groźby, nękanie, procesy sądowe. W końcu zbierania informacji, które mogą być wykorzystane do kontroli ludzi, którzy mogliby przeszkadzać w działalności scjentologów. Informacje zbierane są przez Organizację Bezpieczeństwa Sekty, Sea Org, Departament 20 i OSA i dotyczą ważnych osobistości oraz wskutek auditingu oraz tzw. kontroli etycznej, czyli donoszenia na innych członków, własnych członków i w wyniku stosowania scjentologicznych metod zarządzania w firmach zależnych od ISC, m.in. poprzez tworzenie stanowisk oficerów etycznych, obowiązkowy udział w szkoleniach scjentologicznych oraz stosowanie tzw. testu oka pracowników kontrolowanych firm. Tutaj zejdę znowuż do przypisu, co to jest owa oka, OCA. Jest to Oxford Capacity Analysis. Sugeruje naukowość, lecz nie ma nic wspólnego ze sławnym uniwersytetem. Pierwotnie nosił on nazwę American Personality Analysis. OCA, czyli OKA, służy do oceny stanu psychicznego człowieka, który zawsze jest oceniany jako negatywny, co stanowi pretekst do zaoferowania osobie zdiagnozowanej usług w postaci kursów, coraz bardziej kosztownych, o charakterze terapeutyczno-rozwojowym. W ten sposób dochodzi do wyłudzania całych fortun. I z tego też powodu scjentolodzy zainteresowani są kandydatami posiadającymi odpowiedni status majątkowy. Wracam do artykułu. W Polsce scjentolodzy pojawili się w 1991 roku, gdy monachijski oddział ISC rozpoczął prelekcje we Wrocławiu, a następnie w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. W 1995 roku niepowodzeniem zakończyła się próba legalizacji sekty w MSWiA. W 1997 roku członkowie ISC pojawili się pod szyldem humanitarnych wolontariuszy na terenach popowodziowych. W 2006 roku, ale bez zgody władz miasta, rozbili 3 żółte namioty na rondzie ONZ w Warszawie pod szyldem Tournée Dobrej Woli Ochotników Scientology. Wolontariusze z USA, Francji, Czech i Słowacji rozdawali materiały propagandowe. Scjentologia znacznie bardziej rozprzestrzeniła się w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, m.in. Czechy, Słowacja, Ukraina i Rosja.
Dotychczas koszty kursów oferowanych przez ruch były zbyt wysokie w stosunku do sytuacji finansowej Polaków. Obecnie jednak sytuacja ekonomiczna poprawia się i działania sekty nabrały dynamiki. W grudniu 2006 roku scjentolodzy uruchomili Krajowe Centrum Humanitarnych Wolontariuszy Scjentologii, którego przedstawicielką była 24-letnia działaczka młodzieżówki PSL. Ale PSL odcięła się od niej, gdy sprawa została ujawniona w mediach. We Wrocławiu zarejestrowali organizację szkoleniową pod nazwą Centrum Dianetyki. Ponadto prowadzą polskojęzyczny serwis internetowy. Dynamiczny rozwój sekt to kolejne niebezpieczeństwo w sieci. Scjentolodzy są w Polsce, choć działają niejawnie, jako stowarzyszenia, organizacje i spółki zajmujące się m.in. odnową psychiczną, psychoterapią, kursami komunikacji czy rozwoju osobowości. Ponadto organizują w większych miastach wykłady i seminaria oraz rozsyłają swoje publikacje. Dynamika rozwoju sekty w Polsce zwiększać się będzie wraz z wzbogaceniem przynajmniej części społeczeństwa. Na obecnym etapie prowadzi działania, które można określić jako monitorowanie rynku, aby sprawdzić, czy pojawi się odpowiednia ilość kandydatów do werbunku, których stać na członkostwo, i jego stałe rozpoznawanie, czyli uzyskiwanie informacji o decydentach i ważnych osobistościach oraz prewencyjna aktywność zmierzająca do wytworzenia pozytywnego wizerunku sekty w kraju, aby ilość sympatyków i osób biernych znacznie przewyższała liczbę przyszłych i obecnych krytyków. Destabilizowanie państwa. Większość sekt prowadzi działalność gospodarczą w celu uzyskania maksymalnych korzyści finansowych dla lidera lub liderów grupy, czy też aby finansować działalność mającą zapewnić społeczne uznanie. W większości wypadków działalność gospodarcza sekt dotyczy tzw. szarej strefy i wiąże się często z nielegalnym zatrudnianiem, częstokroć bez zapłaty. Praca na rzecz sekt miewa charakter niewolniczy, zaś firmy zakładane przez sekty działające legalnie wygrywają publiczne przetargi. Zaniżają koszty działalności gospodarczej, korzystając z darmowej pracy swoich członków, to jest wyznawców. Parlament Europejski w rezolucji w sprawie ruchów kultowych w Europie z 28 lutego 1996 roku uznał, że sekty destrukcyjne angażują się w działalność przestępczą, która jest pogwałceniem praw człowieka, takich jak znęcanie się, wykorzystywanie seksualne, bezprawne zatrzymywanie, niewolnictwo, zachęcanie do działań agresywnych, propagowanie ideologii rasistowskiej, oszustwa podatkowe, nielegalny obrót pieniędzmi, przemyt broni i narkotyków, pogwałcenie prawa do pracy, nielegalne praktyki medyczne i tym podobne. W Polsce stwierdzono, że oprócz łamania prawa karnego lub rodzinnego, członkowie niektórych sekt dopuszczają się także naruszania innych przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów celnych i podatkowych. Chodzi o nieprawidłowości w naliczaniu podatku VAT, sprowadzania z zagranicy samochodów osobowych i innych wartościowych darów dla nieistniejących osób prawnych na fikcyjne cele lub w ilościach wskazujących na nadużywanie przywileju celnego oraz wyłudzania pieniędzy na rzekomo prowadzoną działalność charytatywną. Wydawać by się mogło, że ujawniona dotychczas przestępczość sekt w Polsce nie stanowi większego zagrożenia dla społeczeństwa. W latach 1990-2000 zapadło bowiem nie więcej jak 20 wyroków skazujących przywódców sekt i ich członków za czyny pozostające w bezpośrednim związku z działalnością sekty. Prowadzone postępowania dotyczyły takich przestępstw jak zabójstwo, udział w bójce z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, pozbawienie wolności, stosowanie przemocy, gwałt, nadużycie seksualne, znieważanie zwłok, fałszerstwo dokumentu. Obok własnej działalności gospodarczej sekty, szczególnie te o zasięgu międzynarodowym, międzykontynentalnym, zainteresowane są również ingerencją w już istniejące struktury ekonomiczne poprzez umieszczanie członków, wyznawców, na stanowiskach kierowniczych w konkretnych firmach lub werbowanie do sekty wytypowanych pracowników w trakcie różnych zajęć pozazawodowych, kursów, wyjazdów, poradnictwa i tym podobne. Sekty zainteresowane są obecnością w instytucjach państwowych. Obecność taka może zagrażać bezpieczeństwu państwa, co wykazuje przykład japońskiej sekty Najwyższa Prawda, mającej powiązania z wieloma instytucjami państwowymi, a najprawdopodobniej także z zagranicznymi służbami specjalnymi. Japonia może wydawać się odległa od Europy, jednakże Najwyższa Prawda jest sektą globalną, działającą poza krajem swojego powstania, posiada wielu zwolenników, szczególnie w Rosji. Istnieją spekulacje dotyczące powiązań wysokich rosyjskich urzędników państwowych z obecnymi liderami sekty.
Dzięki stałej obserwacji sekty przez międzynarodowe organizacje przeznaczone do walki z terroryzmem udaremniono wiele zamierzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu publicznemu na terenie całego świata. Istnieją dowody wskazujące, że sekta zainteresowana jest wykorzystaniem najnowszych technologii do zastosowania jako broni masowej zagłady, jak również iż jej wyznawcy podjęli próby zdobycia broni jądrowej. Jeszcze raz przypomnę, to jest artykuł sprzed 10 lat. Dziedziną, która szczególnie interesuje sekty, jest informatyka. Największe znaczenie ma infiltracja instytucji państwowych, finansowych, głównie bankowych, dysponujących dużymi bazami danych osobowych. Tworzenie systemów komputerowych, sieci i programów wewnętrznych, poparte umieszczeniem swoich ludzi na odpowiednich stanowiskach, umożliwia sekcie poznanie strategicznych informacji dotyczących przedsiębiorstwa, a także wręcz nieograniczony dostęp do baz danych na temat pracowników i klientów. Uzyskując takie przywileje, ludzie sekty mają możliwość rzeczywistego kierowania przedsiębiorstwem, nic przy tym nie ryzykując, nie ponosząc materialnej odpowiedzialności. Często dochodzi do wkomponowywania kontrolowanej firmy w sieci już istniejących przedsięwzięć sekty lub jest ona wykorzystana przez pozostałe spółki. Dostęp do danych o pracownikach oraz klientach pozwala się orientować w ich sytuacji życiowej. To również jest cytat Mikrut Hanausek, przedsiębiorstwo sekta, jak sekty infiltrują firmy, a nawet całe branże gospodarki, zamieszczona we Wprost w 2000 roku. To jest numer 21 albo ogólny 912. Dotychczasowe badania wykazują, że niektóre sekty przyczyniają się do powstania zagrożenia ładu i porządku publicznego poprzez tworzenie pod pretekstem działalności religijnej grup, które wykorzystując pewne przywileje mogą dopuszczać się przestępstw finansowych, w tym celnych i skarbowych, oraz tworzenie się wspólnot grupujących ludzi niezrównoważonych, narkomanów, przestępców, co prowadzi do wzrostu zjawisk z grupy patologii społecznych, wyłudzanie środków materialnych, uzasadniona sakralnie prostytucja, narkomania i tym podobne. Brak kontroli dochodów związków wyznaniowych ze strony organów państwowych powoduje zdobywanie przez nie środków finansowych również z innych, być może nielegalnych źródeł. Istnieją przypuszczenia, że niektóre z grup wyznaniowych posiadają powiązania z tzw. bankami narządów. Jednak ze względu na hermetyczność omawianych wspólnot trudno im udowodnić działalność przestępczą. Zagrożenia ze strony sekt nabierają szczególnie dramatycznej wymowy w odniesieniu do najbardziej drastycznych, mających miejsce w latach 90. we Francji, Szwajcarii, USA i Ukrainie, przypadków zbiorowych samobójstw oraz zabójstw wyznawców tzw. sekt apokaliptycznych. Te tragiczne rezultaty osiągane są stosowaniem metod i technik psychologicznych, parapsychologicznych, socjologicznych i farmakologicznych, opartych na najnowszych zdobyczach wiedzy medycznej i socjotechniki. Techniki te budzą zrozumiałe kontrowersje co do ich zgodności z obowiązującym prawem i zasadami określającymi tolerancję w zakresie wolności sumienia, religii, światopoglądu i zrzeszania. Zdaniem Macieja Szostaka, sekty apokaliptyczne stanowią jedno z największych zagrożeń XXI wieku z uwagi na tendencję masowych samobójstw w tego typu sektach. I teraz będzie cytat. Nie tylko sekty apokaliptyczne, ale ani wojownicy Al-Kaidy, ani muzułmańscy samobójcy, ani żydowscy ekstremiści, ani też chrześcijańscy fundamentaliści nie przestaną śnić o swych apokaliptycznych marzeniach. W historii religii, od biblijnych wojen poprzez masakrowanie niewiernych przez krzyżowców, aż do terroryzmu z wykorzystaniem samobójców w naszych czasach, wciąż występuje przemoc. Mimo przesłania miłości bliźniego, tolerancji i litości, świętości życia, obietnic odkupienia i kar piekielnych, przemoc i śmierć towarzyszy religiom jak cień. To jest fragment artykułu Jakubowskiego pod tytułem Terror w imieniu religii dostępny był przynajmniej online. Powyższe związane jest ze zjawiskiem określanym pojęciem terroryzm religijny, która to koncepcja w ciągu ostatnich lat pojawiła się na gruncie badań nad współczesnym terroryzmem. Dotychczas nie stwierdzono, aby na terenie Polski występowały niektóre formy aktywności, np. sekt apokaliptycznych czy też terroryzmu religijnego, co nie oznacza, że nie mogą one zaistnieć w przyszłości. Bezczynność czy przeciwdziałanie? Bezpieczeństwo państwa jest pojęciem interdyscyplinarnym. W literaturze występują różne podejścia do tego pojęcia, kreując je w kategoriach wartości, o którą należy zabiegać w sposób permanentny i uwzględniający zmiany wewnątrz i na zewnątrz państwa, procesu,
obejmującego szereg różnorodnych przedsięwzięć skierowanych przeciwko zagrożeniom uniemożliwiającym realizację wszystkich celów państwa i stanu mierzonego stosunkiem jego potencjału do skali zagrożeń. Bezpieczeństwo współczesnego demokratycznego państwa prawa jest zdeterminowane zagrożeniami dla jego istnienia w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, obejmując bezpieczeństwo polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, militarne, energetyczne oraz informacji. W tych właśnie obszarach sytuują się służby specjalne. W demokratycznych państwach prawa prowadzona przez nie działalność wynika z obowiązku prawnego, to jest z aktów normatywnych rzędu ustawy. I dlatego w Polsce funkcjonuje 5 służb specjalnych utworzonych na podstawie 3 różnych ustaw. Ustawowe kompetencje służb specjalnych RP w rozpoznawaniu możliwych hipotetycznych zagrożeń wynikających z aktywności sekt destrukcyjnych znajdują swoje uzasadnienie w działaniach cywilnych służb specjalnych. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, jak również rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa oraz nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym, a także uzyskiwania, analizowania, przetwarzania i przekazywania właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Agencji Wywiadu w zakresie rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawania międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawania międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady, rozprzestrzeniania tej broni oraz środków jej przenoszenia, a nawet Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jeśli pozostają w związku z działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa, jak również przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji, jeśli pozostają w związku z działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa oraz prowadzenia działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze właściwości CBA oraz przedstawianie w tym zakresie informacji premierowi, prezydentowi RP, Sejmowi oraz Senatowi. Służbom specjalnym działającym w sferze wojskowej, to jest Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego, trudno przypisać wprost ustawowe kompetencje w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa państwa, mogącym wynikać z działalności sekt destrukcyjnych, o ile nie są one bezpośrednio skierowane na obniżenie potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP. Ustawa o gwarancji wolności sumienia i wyznania z 17 maja 1989 roku stwierdza, iż działalność związków wyznaniowych nie może naruszać przepisów chroniących bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie lub moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób. W przypadku naruszenia tych norm odpowiednie służby państwowe podejmują stosowne działania na zasadach ogólnych. Działania władz polskich wobec nowych ruchów religijnych były dotychczas spójne z rekomendacją Rady Europy z 22 czerwca 1999 roku na temat nielegalnej działalności sekt. Wskazówki dla państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące postępowania z nowymi ruchami religijnymi znajdują się w licznych dokumentach prawa wspólnotowego, między innymi w raporcie Cottrella z 1984 roku apelowano o utworzenie rady, w skład której wchodziliby kompetentni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, zajmującej się zbieraniem i wymianą informacji na takie tematy jak sposoby pozyskiwania dochodów przez nowe ruchy religijne, zwolnienia podatkowe przysługujące związkom wyznaniowym, poszukiwanie zaginionych osób, zagwarantowanie prawa do osobistej wolności członkom nowych ruchów, tworzenie organizacji, które będą udzielać pomocy prawnej osobom opuszczającym ruchy i ułatwią powrót do normalnego życia oraz zbadanie luk prawnych wynikających z różnic legislacyjnych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Uchwale Parlamentu Europejskiego o sektach w Europie 29 lutego 1996 roku, potwierdzającej prawo do wolności wyznania, w
której Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do zbadania, czy ich przepisy dotyczące takich kwestii jak orzecznictwo, prawo podatkowe i prawo karne są wystarczające, aby uniemożliwić nielegalną działalność grupom religijnym. Wskazano również, iż państwa członkowskie powinny wzmocnić wzajemną wymianę informacji dotyczących zjawiska sekty. I w końcu raporcie Parlamentu Europejskiego z grudnia 1997 roku od Komisji Praw Podstawowych i Spraw Wewnętrznych, sprawozdawca Berger, który to dokument zobligował Komisję Europejską i Eurostat do przeprowadzenia badań statystycznych dotyczących sekt, obejmujących oprócz Unii Europejskiej także Europę Środkową i Centralną. Zasygnalizowano również, aby część środków FARE i TASIS została przekazana na program radzenia sobie z sektami, zgodny z prawami podstawowymi oraz na utworzenie instytucji doradzających i informacyjnych, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Centralnej. W 1999 roku Rada Europy przyjęła kolejny raport autorstwa Adriana Natasy, a na jego podstawie przygotowano rekomendację Zgromadzenia Rady Europy, która wezwała m.in. do powołania i wspierania centrów informacji o sektach, a przede wszystkim powołania w krajach Europy Środkowej i Wschodniej centralnych ośrodków informacji i obserwacji sekt i nowych kultów religijnych. Polska jest jedynym dużym krajem europejskim, w którym nie funkcjonuje w ramach policji ani służb specjalnych centralna komórka zajmująca się monitorowaniem działalności sekt. Jedyna taka instytucja, czyli Zespół do Spraw Nowych Ruchów Religijnych, działała od 1997 roku i została zlikwidowana w roku 2001. Sen o potędze. Niniejsze rozważania pozwoliły na postawienie jedynie wstępnej hipotezy, iż aktywność sekt destrukcyjnych, szczególnie tych o zasięgu międzynarodowym związanych z biznesem, może posiadać wpływ na stan bezpieczeństwa demokratycznego państwa prawa zarówno w wymiarze jednostkowym, na przykład w Polsce, jak i międzyrządowym i regionalnym, chociażby w Unii Europejskiej. Służby specjalne RP posiadają ustawowe kompetencje w zajmowaniu się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem hipotetycznie negatywnych skutków działań sekt destrukcyjnych, mogących zagrażać bezpieczeństwu państwa w wielu aspektach – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, informacyjnym, a nawet politycznym czy militarnym. Sekty destrukcyjne wykorzystują w demokratycznych państwach prawa gwarancje konstytucyjne prawa wolności i sumienia dla realizacji partykularnych interesów swoich liderów przy jednoczesnym łamaniu praw człowieka wśród swoich zmanipulowanych i psychicznie uzależnionych członków, czyli wyznawców. Dotychczas głównie wobec nich kierowana jest agresja, w tym także śmierć, także samobójcza, takich właśnie grup. Obserwując dotychczasowy rozwój tego rodzaju sekt, można odnieść wrażenie, iż skierowanie agresji na zewnątrz jest jedynie kwestią czasu, czego przykładem może być aktywność Najwyższej Prawdy i innych sekt apokaliptycznych. Działania sekt ukierunkowane są również w stronę nie tyle zniszczenia istniejącego społeczeństwa, co zdobycia totalnej kontroli nad nim i uporządkowania po swojemu. Skutki takiej aktywności wyrażają się m.in. w dokonywaniu przestępstw o charakterze gospodarczym i finansowym, a także infiltracja instytucji państwowych czy też zbieranie informacji o ważnych osobistościach i decydentach. Czyżby kolejny sen o potędze? I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze odcinki, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. Ten zaś zakończę. Być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić, pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych,
to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!